Kolejną w tym sezonie grzewczym podwyżkę ciepłej wody funduje mieszkańcom Leszna Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. W sumie od ubiegłego roku ceny wzrosły o 20%, mówi Stefan Różanek i prosi o interwencję radną Stefanię Ratajczak. Będę wnioskowała, aby prosiła właściwie wszystkich prezesów spółdzielni mieszkaniowych będących na terenie miasta Leszna o spotkanie się z panem dyrektorem miejskiego MPC-u w celu wyjaśnienia osobom najbardziej kompetentnym, dlaczego będą kolejne podwyżki. Ja tylko powiem, że w trakcie rozmowy z panem Różankiem dowiedziałam się, a jestem przekonana, że 90% jak nie więcej mieszkańców miasta Leszna oszczędza wodę ciepłą. Nie mamy oszczędzać wody ciepłej, bo to wpływa na to, że ta woda tak i tak będzie tak bardzo droga. Bardzo na to liczę, że po mojej wypowiedzi tą sprawę dotyczącą zużywania ciepłej wody, nie oszczędzając, wyjaśni mieszkańcom Leszna pan prezes. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej jest spółką miejską, jednak ani przedsiębiorstwo, ani prezydent Leszna nie informują mieszkańców o kolejnych podwyżkach, które będą wprowadzone od 1 czerwca. Przerzucają przekazywanie złych wiadomości na zarządy spółdzielni. Jesteśmy, można powiedzieć, co pół roku zaskakiwani kolejnymi zmianami cen. Podwyżka, która była w kwietniu ubiegłego roku, wyniosła 4,5%. Grudniowa podwyżka oficjalnie została podana, że jest na poziomie 12,5%. Ona średnio, w zależności właśnie od węzłów cieplnych, kto jest właścicielem, wyniosła w granicach 15%. No i w tej chwili MPS przesłał nam kolejną taryfę, która zafunkcjonuje z dniem 1 czerwca. I ona w taryfie jest to 4,5%. Z tym, że te 4,5%, jak już tutaj pani radna Ratajczak wspomniała, to nie jest tak po prostu tylko 4,5%, bo jest to uzależnione właśnie głównie tu, jeżeli chodzi o ciepłą wodę. Problem jest tego typu, że no, społeczeństwo jest ubożeje. W przeciwieństwie do tego, co się powszechnie mówi, i zużywają tej wody coraz mniej. I chciałbym tutaj z tego miejsca po prostu tak obrazowo zaapelować do mieszkańców, że jeżeli po prostu będą tej wody ciepłej zużywali coraz mniej, to niestety ona będzie coraz droższa, bo woda dla każdego mieszkania jest przygotowana 24 godziny na dobę. I jeżeli ta osoba tej wody nie pobierze, która krąży sobie w naszej cyrkulacji w budynku, ona jest cały czas podgrzewana i wtedy jednostkowo ten kubik po prostu jest coraz droższy. Na dzień dzisiejszy te ceny na terenie Leszna kształtują się różnie. One są uzależnione właśnie od zużycia, przede wszystkim zużycia wody na danym węźle. Poziom cen się kształtuje od 17 zł do 34 zł za jeden kubik wody. To już jest naprawdę no, dużo. Czyli można powiedzieć, że te podwyżki, które były w ubiegłym roku i ta, to w sumie to już jest... To jest ponad 20% podwyżki od ubiegłego roku, od jednej taryfy do drugiej taryfy. Proszę powiedzieć, czy ma pan takie odczucie, że właściwie miasto nie robi nic, żeby poinformować swoich mieszkańców o tych podwyżkach, a w zasadzie wszystko zrzucone jest na was, na prezesów spółdzielni i zarządy? No to tak było zawsze. No, ludzie, każda podwyżka, które dostają mieszkańcy, no, kojarzą, że ta podwyżkę no, wprowadziła spółdzielnia. No, tu brakuje wiedzy. My po prostu jesteśmy tylko od zbierania pieniążków i tu MPC ma ten komfort, bo MPC-u nie interesuje, czy w spółdzielni 20% nie płaci. MPC przysyła rachunek, jest termin płatności 14 dni i w ciągu tych 14 dni te pieniążki musi dostać. Z mojej wiedzy na dzień dzisiejszy ze strony spółdzielni nie ma zaległości, jak to bywało w innych latach, ale no jeżeli ta sytuacja będzie tak, że co pół roku czy co kwartał będzie podwyżka, no możemy po prostu do tego znowu wrócić, do tych problemów, które występowały kiedyś. Do tematu wzrastających cen dla mieszkańców Leszna wrócimy po spotkaniu z prezesami spółdzielni mieszkaniowych, z władzami spółki MPEC i władzami miasta.